Cześć, tu Kosa. Dzisiaj zapraszam Was na bardzo ciekawy odcinek. Przedstawimy Wam, jak wygląda i pokażemy, jak wygląda motocykl po bardzo dobrym dla nas 24-godzinnym wyścigu w Le Mans, gdzie zrobiliśmy ponad 800 okrążeń. I opowiem Wam o tym, jakie zmiany zostały zrobione w motocyklu od zeszłego roku, że w zeszłym roku przejechaliśmy 4 godziny, a teraz przejechaliśmy 24 godziny. Zapraszam. Przez cały ten wyścig, przez 24 godziny, to nie jest tak, że nikt nie ma żadnych problemów. My mieliśmy jakieś problemy, ale to były tak drobne problemy, które mówi się w wyścigach, że nie mieliśmy problemów. Motocykl przejechał bezawaryjnie ponad 800 okrążeń. I pod koniec wyścigu mieliśmy jakieś drobne problemy z przegrzewaniem się hamulców. Chłopcy troszeczkę narzekali, ale nie było to tak problematyczne, że musieliśmy przez to się zatrzymywać. Jedyne, co z motocykla zgubiliśmy w czasie wyścigu, to jest antena GPS-u, która z tyłu została kopnięta przez zawodnika, prawdopodobnie przy wsiadaniu na motocykl, i to spowodowało, że ona odpadła. Poza tym nie mieliśmy żadnych problemów, nie dolaliśmy nawet kropli oleju do motocykla, motocykl bardzo mało zużył oleju, to jest jakby spowodowane tym, że motocykl był odpowiednio dotarty. Ja mam na to swoje jakieś procedury wynikające z mojego wieloletniego doświadczenia. Nie mieliśmy problemu z przegrzewaniem, robiliśmy bardzo dużo okrążeń, znowu byliśmy w czołówce, jeżeli chodzi o okrążenia na zbiorniku. I generalnie, poza tym, tak jak widzimy na motocyklu, no, motocykl nie jest tłusty, nie jest brudny, nie mieliśmy żadnych wycieków, nie mieliśmy żadnego przycięcia w pitstopie, co też tak naprawdę dla mnie to było takie zagranie w zimę pokerowe, jak my to mówimy, za wszystkie pieniądze, ponieważ wymyśliłem, że odświeżymy zespół, chciałem zacząć przekazywać swoją wiedzę młodym ludziom. Jeździłem troszeczkę po politechnikach i podjęliśmy współpracę z ludźmi z Politechniki Wrocławskiej. No, bardzo dużo godzin ćwiczeń w zimę, dużo spotkań, wiele dni spędzonych u nas w warsztacie i w hali, gdzie ćwiczyliśmy pitstopy oraz procedury takie związane z rozbiórką motocykla. Ale naprawdę, naprawdę cała ekipa, chłopcy i dziewczęta, bo mamy też Oleńkę, która wymienia nam koło z tyłu i robi to bardzo dobrze. Naprawdę cała ekipa spisała się na medal. Troszeczkę martwiłem się, jak sobie poradzą ze stresem, no bo jednak 100 tysięcy ludzi, kamery, Eurosport i to wszystko, ja to już jestem stara wiara na wyścigach i mnie to nie rusza, ale oni naprawdę dali radę i cieszę się, że są młodzi ludzie, którzy chcą się tego uczyć, którzy chcą zasilić padok nie tylko EWC, ale może i Mistrzostw Polski. Wszyscy wiemy, jak jest. Na wyścigach są motocykle, są pieniądze. Jest problem z tym, że nie ma ludzi do obsługi tych motocykli. Wiecie, jak wyglądał wyścig w zeszłym roku. Zresztą cały sezon był do dupy. Mieliśmy ogromne problemy z motocyklem, zarówno z silnikami, ale głównie to było, co mi nie dawało spokoju, to było sprzęgło i elektronika. Przez zimę tak naprawdę nie było dużo czasu, bo sezon się skończył w listopadzie, grudzień, święta i tak naprawdę tego czasu nie było, ale my nie czekamy do ostatniej chwili. Już w styczniu mieliśmy gotową nową specyfikację motocykla z nowymi sprzęgłami. Testy w Walencji pokazały, że jakby ze sprzęgłami, silnikami poszliśmy w dobrą stronę. Bardzo mocne silniki, niezawodne, sprzęgło bez problemów, zawodnicy nie zgłaszali żadnych problemów, po każdym dniu to sprzęgło sprawdzaliśmy, nie było żadnych problemów, ale dalej mieliśmy nierozwiązany problem z elektroniką i naprawdę po kilkudziesięciu godzinach przygotowałem wiązkę do jednego motocykla na pretesty do Le Mans. Ta wiązka się sprawdziła. Później bardzo dużo, mało czasu pomiędzy pretestami a wyścigiem przygotowaliśmy drugą wiązkę i tak naprawdę jeszcze w ostatniej chwili kończyliśmy jakby osprzęt tej wiązki. Musicie wiedzieć, że zbudowanie wiązki do motocykla wyścigowego to nie są proste rzeczy i jakby no, zajmuje to głównie dużo czasu, trzeba mieć dużo doświadczenia, ale było warto poświęcić te naprawdę kilkadziesiąt godzin na pracę przy tej elektronice, ponieważ po 24-godzinnym wyścigu w Le Mans, kiedy sprawdziłem komputer i błędy, które zapisał, był jeden błąd, że zgubiliśmy sygnał GPS-u, a tak naprawdę nie zgubiliśmy sygnału GPS-u, tylko zgubiliśmy GPS, on odpadł od motocykla, także warto było. Ja też przed samymi zawodami w Le Mans znalazłem, co było usterką w wiązce, którą posiadaliśmy z BMW Motorsport. Tam była usterka, ja to znalazłem,
Zakomunikowałem to w oficjalnym mailu do BMW. Co oni z tym zrobią, nie wiem, ale ja się cieszę, ponieważ jakby sprzęgła i wiązki, które naprawdę robiły nam dużo problemów i zeszły rok cały był, już drugi raz to powiem, do dupy, to warto było to zrobić, przemyśleć to wszystko. My zawsze wyciągamy wnioski i ten motocykl teraz przejechał bez problemu. My już mamy przygotowany, jest tydzień pole mało, my już mamy przygotowany silnik i tak naprawdę już motocykle są w połowie przygotowane na spa. I mam nadzieję, że ten wyścig w Spa będzie równie lekki i miły jak wyścig w Le Mans. Ja powiedziałem też to mojej nowej ekipie, że to nie był ciężki wyścig, to był spacerek i muszą się przygotować na to, że będą takie wyścigi, że trzeba walczyć o każde okrążenie z motocyklem i wszystko jest przeciwko nam i też muszą być na to gotowi, ale cieszę się z tego, że dali radę w tym lekkim wyścigu i myślę, że w ciężkim też nie będzie problemu. Jakby sam wyścig przebiegał zgodnie z założeniami. My wcześniej już ustaliliśmy strategię, jakie czasy potrzebujemy jechać, żeby być tam, gdzie chcemy, żeby nie forsować tempa, nie forsować zawodników i motocykla. Mamy z tym już wieloletnie doświadczenie, wiemy, że to działa, ta nasza strategia działa i jakby strategia na motocykl była prosta. Na początku, jak było ciepło i cisnęliśmy, żeby wbić się do tej pierwszej szóstki, siódemki we WC, wymienialiśmy przy każdym pit stopie przód i tył i tankowaliśmy. Kiedy wjechaliśmy w nos, już tempo nie było tak szybkie, więc zmienialiśmy dwa razy tył, raz przód. Po 12 godzinach równych zmieniliśmy klocki, właściwie już na limicie, ale zawodnicy mówili, że nic się nie dzieje z hamulcami. Nie pamiętam, już chyba około godziny 12 w południe, 3 godziny przed końcem wyścigu, zmieniliśmy jeszcze raz klocki, chociaż przejechalibyśmy bez problemu do końca wyścigu, ale zawodnicy zgłaszali, że jest coś z hamulcem, coś się dzieje, robi się troszeczkę miękki, więc jakby analizując wyścig i miejsce, które mieliśmy, stwierdziliśmy, że strata minuty na wymianę, czy nawet niecałej minuty na wymianę hamulców jeszcze raz, a nie stracimy właściwie nic, bo przed nami ekipa jest kilka okrążeń, za nami kilkanaście okrążeń, więc podjęliśmy decyzję, że zmienimy te hamulce jeszcze raz i dojedziemy bezpiecznie do mety. Także poza tankowaniem, wymianą opon i jednym zjazdem w nocy na wymianę lamp, ponieważ uszkodziła się wtyczka i lampy nam przestały świecić, to poza tym i jednym nieplanowanym wymianą hamulców tak naprawdę nic się nie działo. Mieliśmy taką samą ilość pit stopów jak Suzuki, które wygrało, a gdyby nie zjazd dodatkowy na lampy, to mielibyśmy najniższą liczbę pit stopów ze wszystkich załóg, co mnie bardzo cieszy, ponieważ każdy postój to jest, wiadomo, problem z motocyklem i strata miejsc i czasu. Mam nadzieję, że spotkamy się u mnie na ogrodzie w równie dobrych nastrojach już niedługo po 24-godzinnym wyścigu w Spa. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, postaramy się na nie odpowiedzieć. I co najważniejsze, nie zapomnijcie kliknąć dzwoneczka, dać suba i bądźcie czujni na kanale, na pewno dużo, dużo ciekawych rzeczy Wam przedstawimy. Trzymajcie się.